I tu byśmy chcieli wam zagrać, co wtedy w 64 już Lechu nas nauczył, jak śpiewaliśmy. Ale jeszcze do tego dodam, że w następnym dniu delegacja pojechała na Pinos. Zaproszeni przez komendanta. Jak przyjechali, to opowiedzieli coś takiego. Wyspa podzielona murem. Z jednej strony garnizon, a z drugiej więźniowie polityczni. Więźniowie Fidela Castro zamknięci z całymi rodzinami. Garnizon i za murem więzienie. Nie uciekniesz z tego więzienia, bo naokoło wyspy pływają rekiny. Piękne więzienie, prawda? I teraz nasza załoga, ja nie byłem w tej delegacji, co pojechała, ale z opowieści to było tak. Długi stół, komendant na środku, tam siedzi ten komendant, prawda? O. Pinos. Komendant na środku, a tu kapitan, tam kapitan, pierwszy oficer, oficerowie, aż załoga, a na końcu jacyś tam żołnierze. Znaczy Kubańczycy. I co? I nagle przynoszą prosiaka, dymiącego prosiaka. Wojsko, kelnerzy wojsko z koltami. Rzucają komendantowi tego prosiaka i komendant je. Następnie posuwa tego prosiaka, pan kapitan je i przesuwa dalej. Na końcu już tylko kostki obgryzają. Przy nogach mają bukłaki wina. Bukłaki wina. Piją. W pewnym momencie wyciągnęli pistolety i bu, 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 bu. I pan kapitan w tym momencie powiedział, że przepraszam, ale on by już chciał na statek z powrotem. Prawda? Takie było przyjęcie na wyspie Pinów, wyspie Skarbów. A teraz wam zaśpiewamy tą piosenkę, którą śpiewaliśmy jako piraci.